Proszę Państwa, chciałabym teraz zaprosić tutaj do mnie Danutę Dąbek. Danusia, my się znamy od jakiegoś czasu, przyszła do mnie, ponieważ miała wielki problem z nowotworem żołądka. I ja najchętniej bardzo bym prosiła właśnie Danusię, żeby ona opowiedziała o tej swojej historii, gdzie jej żołądek doznał samych najlepszości i potrafiła wyjść z tej choroby. Bardzo cię proszę, Danusiu. Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Danuta Dąbek. Przyjechałam z Gdańska do Państwa opowiedzieć swoją historię o swojej chorobie. Niezbyt fajnej, niezbyt ciekawej i na pewno bardzo przytłaczającej. Niemniej jednak kończy się happy endem, także proszę pozostać na miejscach, zajmę parę minut. Nie będę przynudzać, mam nadzieję. Swoją historię rozpocznę może od tego, że pracowałam w korporacji jako menadżer i bardzo dużo stresu mnie to niestety kosztowało, bardzo dużo czasu poświęcałam na tą pracę po 12 godzin. Niestety nie odżywiałam się tak jak powinnam, więc żołądek traktowałam jak śmietnik i jak większość po prostu ludzi pracujących w gonitwie. To spowodowało, że rozchorowałam się. Diagnoza była bardzo okrutna, nowotwór żołądka z przerzutami niestety, więc świat mi się po prostu już zawalił. Myślałam, że to już jest koniec. Niemniej jednak nie poddałam się. Na mojej drodze stanęła Ania, która mi opowiedziała o zielonej żywności i ja już byłam po operacji, więc nie mam części tego narządu. Natomiast, tak jak mówię, nie poddałam się i Ania mi powiedziała, co powinnam robić, jak się odżywiać, jak dojść do zdrowia. Ja się zastosowałam do tego, bo nie miałam wyjścia, a naprawdę zależało mi na tym, żeby jeszcze parę lat pożyć. Nie jestem taka stara, więc do starości i chciałabym umrzeć w ogóle na starość, tak jak Ania tak powiedziała. W związku z tym zaczęłam to stosować. Byłam w czasie chemii i chemioterapii, i radioterapii, także mój organizm naprawdę był przeokrutnie torturowany przez chemię. Naprawdę nikomu nie polecam przejść tego, co ja przeszłam. Byłam jedną nogą na tamtym świecie, bardzo źle się czułam po chemii, bardzo źle ją znosiłam. W związku z tym na własne życzenie przerwałam tą chemię, ale w międzyczasie zaczęłam się odżywiać zieloną żywnością, która to bardzo, bardzo mocno mnie wzmocniła. Uratowała mi, mogę powiedzieć, w tej chwili życie z tego względu, że wyniki badań, które przeprowadzano mi w czasie chemioterapii, ona niestety musiała być odkładana z racji tego, że moje wyniki były tak fatalne, że nie można mi było podać kolejnych dawek. Także ja zaczęłam się odżywiać tą zieloną żywnością i te wyniki zaczęły się poprawiać. Ja na własną prośbę zrezygnowałam z tej chemii, tylko dlatego, że wiedziałam, że jęczmień, chlorella są w stanie wspomóc mnie i wyleczyć. Nie wierzyłam w to na początku, ale jak zobaczyłam swoje badania, swoje wyniki, które po trzech mniej więcej tygodniach od picia, od momentu, kiedy zaczęłam pić jęczmień, kiedy zaczęłam spożywać chlorelę, mniej więcej po trzech tygodniach zaczęły się poprawiać, gdzie lekarz nie wierzył, że w tak szybkim tempie badania mogą się poprawić i na jakiej podstawie, więc kazano mi je powtórzyć. One się nie zmieniły, one były jeszcze lepsze. Z dnia na dzień one się po prostu poprawiały. Także kondycja mojego organizmu, kondycja moich komórek, kondycja skóry, włosów, paznokci, włosów, których niestety nie miałam w tamtym czasie, ale to wszystko zaczęło wracać do normy, zaczęło się oczyszczać. Mój organizm z 47 kilo, które ważyłam, dzisiaj wyglądam już normalnie. Nikt mi nie powie, że przeszłam tak ciężką chorobę i po mnie nie widać tego. Także cóż jeszcze mogę powiedzieć na temat jęczmienia i chloreli? Wzmacnia, uodparnia. Ja nie choruję. Odkąd jestem po nowotworze, po chemio i radioterapii, ani razu nie zapadłam na żadne przeziębienie. Ani razu nie zapadłam na żadne choroby, które męczyłyby mnie. Dlaczego? Dlatego, że codziennie od rana, za rano zaczynam swój dzień na jęczmieniu,
kończę na jęczmieniu i chloreli, więc 3 razy dziennie spożywam to. Oczywiście podjadam sobie, tak jak każdy, nie oszczędzam się w jakiś sposób, żeby czegoś nie jeść, ale jeżeli chcę doprowadzić organizm do samoleczenia, chciałam doprowadzić również organizm do tego, żeby go wzmocnić, dlatego 3 razy dziennie to spożywam. Rano zaczynam 30 minut przed śniadaniem, w zasadzie nie potrzebuję już śniadania i rzadko się zdarza, żebym coś podjadała jeszcze, ale na wieczór czy obiad to niestety no, zwykłe po prostu takie jedzenie jak każdy. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć to, że polecam każdemu. Każdej osobie, czy to jest chora, czy jest zdrowa, czy jest sportowcem, tak jak moja córka, która jest sportowcem i ona po prostu żyje tym, ona się tym odżywia. Ona miała bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o wchłanialność żelaza. I tutaj mogę naprawdę ze spokojnym sumieniem powiedzieć, że na dzień dzisiejszy ona się z tego też wyleczyła i nie ma tych problemów anemicznych. Mam kolegę, który się wyleczył z łuszczycy, mam kolegę, który się wyleczył z łuszczycy, mam córkę, która też miała problemy z łuszczycą. Na dzień dzisiejszy ona tak samo jak każdy członek mojej rodziny i znajomi odżywia się jęczmieniem, odżywia się chlorelą i śmiało mogę powiedzieć, tutaj dowodów nie mam na to, ale mogę zostawić numer telefonu, jakbyście Państwo kiedyś potrzebowali, że te osoby potwierdzą, że wyleczyły się z tych swoich chorób. Co jeszcze chcę powiedzieć, że jęczmień i chlorella nie leczy. One wspomagają procesy leczenia w naszym organizmie, dlatego nasz organizm jest tak zbudowany, że możemy się sami po prostu, sam się wyleczyć. Czy może jakieś pytania Państwo macie do mnie? Kiedy Pani chorowała? Ile lat to było temu? Ile lat temu chorowałam? 3,5 roku temu. I od tego momentu, 3,5 roku, jestem cały czas, mogę powiedzieć tak, spożywam, piję. Od 3,5 roku piję. Piję jęczmień, piję chlorelę i dzięki temu naprawdę jestem zdrowa. Czasami zdarza się, że bardzo dużo pracuję, wyjeżdżam, nie mam czasu na jakąś dokładną taką regenerację organizmu. Wiem o tym i czuję to, że po 3-4 godzinach nawet snu mój organizm jest bardzo mocno zregenerowany, ale ja piję 3 razy dziennie. Na śniadanie, w okolicach obiadu i na kolację. Także spore ilości tego przyjmuję. Czy jeszcze jakieś pytania Państwo macie? W takim razie dziękuję serdecznie za uwagę. Bardzo mi było miło, że Państwo wysłuchaliście mnie i bardzo się cieszę, że mogłam tutaj być z Państwem. Dziękuję bardzo. Poczekaj, Danusiu, sekundkę. Ja Państwu powiem, że to jest niezwykła odwaga, żeby opowiedzieć o swojej chorobie, bo kto z Państwa będzie chciał tutaj wyjść i opowiedzieć o chorobie swojej? Jest to właśnie coś tak osobistego, że nie wszyscy lubią o tym mówić, a Danusia jest naprawdę taką dzielną kobietą. Danusia, powiedz może, gdzie można jakiegoś maila do Ciebie albo numer telefonu do Ciebie, gdzie można po prostu Cię znaleźć, bo jest setki osób, które chciałyby również wyjść ze swoich stanów chorobowych. Może powiedz, gdzie można Cię znaleźć, dobrze? Można mnie znaleźć tutaj na stoisku, jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany. Natomiast jeżeli macie Państwo coś do pisania, to oczywiście podam swoje namiary. Moja strona internetowa www.jęczmień, bez polskich znaków, jęczmień.bio, razem pisane.pl. Mój numer telefonu 502-595-478. I adres mailowy, jeżeli Państwo chcecie do mnie napisać, d.dabek od mojego nazwiska, @onet.pl. A zapraszam serdecznie na stoisko, które tutaj jest. Możemy o tym porozmawiać. Mogę Państwu powiedzieć, jak to stosować, chociaż Ania już tutaj naprawdę bardzo dużo na ten temat powiedziała. Niemniej jednak można to zakupić w tej chwili. Jest do kupienia. Bardzo dziękujemy Ci, Danusiu. Dziękujemy.